Cześć, nazywam się Ada Rusinkiewicz, uczę śpiewu i wokalnych technik ekstremalnych, a dzisiaj mam przyjemność powitać Was na warsztatach Odkryj swój głos. Na tych warsztatach będziemy rozmawiać o podstawach sztuki śpiewania, o prawidłowym oddechu, o tym, co możecie robić, żeby Wasz głos brzmiał fajnie, a czego lepiej unikać. I też jak ogólnie możecie o swój głos zadbać, tak żeby Wam długo służył. Dzisiaj porozmawiamy o prawidłowej postawie podczas śpiewu i o oparciu oddechowym. W dalszej części warsztatu będziemy sobie ćwiczyć oddech, ten prawidłowy. Zapraszam. Bardzo ważne jest, żeby w trakcie śpiewania czy wykonywania ćwiczeń oddechowych utrzymywać prawidłową postawę ciała. No i co to może oznaczać? Jaka to jest postawa mojego ciała, która przy śpiewaniu może mi pomóc? Przede wszystkim starajmy się nie garbić, tak? Nie krzywimy się, jeżeli teraz, oglądając ten odcinek warsztatów, siedzicie w jakiejś takiej pozycji nie do końca komfortowej, na przykład po turecku, jesteście zgarbieni, to postarajmy się teraz razem wyprostować. To oczywiście pomoże Wam nie tylko w śpiewie, no ale tak ogólnie, tak? Bo też pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście wyprostowani, no to od razu też wyglądacie pewniej, tak? Jeżeli ktoś jest zgarbiony, taki jakby chciał się schować w sobie, no to też ludzie w ten sposób będą go odbierać. Także jeżeli teraz też nie macie pewności, czy jesteście wyprostowani, to odciągnijcie ramiona do tyłu, zbliżcie do siebie łopatki. O! Jeżeli jest Wam niewygodnie, to prawdopodobnie siedzicie teraz prosto. Okej, postarajmy się tak zostać. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to to, czy moje uszy są równo z ramionami, tak? Mamy często tendencję do czegoś, co nazywam smartfonowym karkiem, czyli jeżeli korzystamy z telefonów, komputerów, to mamy tendencję do wysuwania głowy względem reszty ciała. Jeżeli mam tak wysuniętą głowę, no to już słyszycie, co stało się z moim głosem, prawda? Dlaczego tak się stało? Porozmawiamy w kolejnych odcinkach, kiedy będziemy omawiać aparat fonacyjny i to, co się tak naprawdę dzieje w naszym ciele, kiedy śpiewamy. Sprawdźcie, czy Wasze uszy są równo z ramionami. Jeżeli tak, no to fajnie, idziemy dalej. Czyli zwróciliśmy uwagę, co się dzieje z naszą głową, co się dzieje z naszymi ramionami, co dalej. Starajcie się nie napinać karku, nie napinać mięśni szyi. Oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale teraz można powiedzieć, że skanujemy nasze ciała od góry do dołu w poszukiwaniu niepotrzebnego napięcia. I jeżeli czujecie gdzieś napięcie, które no niekoniecznie jest Wam w tym momencie teraz potrzebne, to postarajcie się rozluźnić. To może dotyczyć nawet tego, że trzymacie rękę w kieszeni i, nie wiem, zaciskacie palce na kluczach albo na telefonie, na portfelu. Nieważne tak naprawdę, co to jest, jeżeli nie jest Wam to w tym momencie potrzebne, to po prostu puśćcie. Opuśćcie luźno ręce, poczujcie, jakie są ciężkie, jak całe Wasze ciało zaczyna się teraz prostować. Jeżeli stoicie, stańcie w lekkim rozkroku, ugnijcie kolana, poczujcie, że łapiecie kontakt z podłożem, tak? Unikamy stawania na jednej nodze, bujania się, bo to wszystko wysyła taki sygnał do naszej głowy, że nie do końca czujemy się pewnie, a nie chcemy tego, kiedy śpiewamy, nie chcemy tego, kiedy ćwiczymy oddech. Także stoimy sobie prosto. Jeżeli siedzicie, to usiądźcie na brzegu krzesła, na samym brzegu krzesła. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli siedzimy sobie na kanapie albo w głębokim fotelu, to też mamy tendencję do tego, że od razu się garbimy, nasza klatka piersiowa jest ściśnięta. To nie jest najlepsza pozycja wyjściowa do śpiewu bądź ćwiczenia oddechu. Więc prostujemy się niezależnie od tego, czy stoimy, czy siedzimy, i przechodzimy dalej.
porozmawiamy teraz o oparciu oddechowym. Co to tak naprawdę jest i dlaczego jest to takie ważne? Na pewno większość z Was słyszała kiedyś takie określenie jak śpiewanie z przepony. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, natomiast najpierw zacznijmy od tego, skąd w ogóle bierze się nasz dźwięk. Nasz głos do tego, żeby brzmieć, potrzebuje powietrza. Bez powietrza nie ma śpiewu. W momencie teraz, kiedy ja do Was mówię, to wydycham powietrze pod kontrolą. Ono przechodzi przez moje fałdy głosowe, które się zwierają, które zaczynają o siebie klaskać i w ten sposób powstaje mój głos. No ale jakoś tak się dzieje, że przepona jest wokalnym tematem numer jeden. I najczęściej, kiedy rozmawiamy z kimś o śpiewaniu, to mogę się założyć. Ta osoba na 90% powie zaraz coś o przeponie. No i oczywiście śpiew z przepony to jest nie do końca prawda, ale jest to skrót myślowy, w którym ziarenko prawdy jest. No i w takim razie zastanówmy się, czym jest w ogóle przepona. Teraz macie pół minuty na to, żeby się zastanowić, czym jest przepona i gdzie ona jest. Czas start. W trakcie, kiedy będę mówić o oparciu oddechowym, bardzo Was proszę o to, żebyście cały czas próbowali utrzymywać prawidłową postawę ciała, o której przed chwilą rozmawialiśmy, bo to Wam się zaraz przyda, kiedy przejdziemy do ćwiczeń i również w drugiej części, kiedy będziemy robić te ćwiczenia coraz bardziej zaawansowane. Więc posłuchajcie teraz o przeponie i starajcie się cały czas mieć prawidłową postawę ciała. Przepona to główny mięsień oddechowy. Można powiedzieć, że dzieli nas na pół. Na górze jest jama klatki piersiowej, a pod przeponą jest jama brzuszna. I teraz, kiedy sobie siedzicie i oddychacie, to wcale nie myślicie o tym, że oddychacie, prawda? I to jest właśnie główna rola przepony. Przepona działa jak taki wielki tłok w naszym ciele. W momencie, kiedy nabieramy powietrza, przepona się obniża i kiedy wydychamy, wypycha powietrze z naszych płuc. I to sprawia, że nasz oddech jest automatyczny. Czyli ja nie muszę myśleć o tym, żeby robić wdech i wydech 20 razy w ciągu minuty. To dzieje się samo. Natomiast potrzebuję pomyśleć o moim wydechu, kiedy mówię i kiedy śpiewam. No, kiedy mówię, to może nie aż tak bardzo myślę o moim wydechu, bo mówimy cały czas i to też jest takie bardzo naturalne. Natomiast kiedy zaczynamy śpiewać, to często okazuje się, że ten oddech zaczyna być problematyczny i nie możemy ze sobą za bardzo dojść do ładu. W momencie, kiedy chcę spowolnić ruch przepony, tak, bo to jest coś, co muszę zrobić, żeby mówić długie zdanie albo zaśpiewać długą frazę. Muszę spowolnić ruch przepony, czyli zrobię wdech, ona się obniża i ja nie chcę, żeby ona natychmiast wróciła, bo wtedy nie będę mogła za bardzo nic powiedzieć ani zaśpiewać. Więc żeby przepona nie wróciła od razu na swoje miejsce, ja muszę zaangażować inne mięśnie. I to są między innymi mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i mięśnie proste brzucha. To działa w ten sposób, w bardzo dużym uproszczeniu, że kiedy biorę wdech, łapię przeponę innymi mięśniami i nie pozwalam jej zbyt szybko wrócić na swoje miejsce, tak? Na górę. No i gdzie jest przepona? Przepona jest tuż pod mostkiem. Tuż pod mostkiem. Żeby zaobserwować ruch przepony, możecie sobie położyć rękę pod mostkiem, nawet trochę wcisnąć palce, ale też oczywiście nie za mocno, i wyobrazić sobie, że dmuchacie świeczkę. Dmuchamy mocno, bo chcemy, żeby ten wyrzut powietrza był naprawdę konkretny, więc nie dmuchamy, tylko wyobrażamy sobie dużo świeczek na wielkim torcie, każdy to lubi, i próbujemy je wszystkie natychmiast zdmuchnąć za jednym razem. No i na pewno poczuliście teraz takie
uderzenie. To jest wasza przepona. To jest wasza przepona. No i to nas prowadzi do tego, że każdy z nas używa oparcia oddechowego na co dzień właśnie. Dmuchając świecę, mówiąc. Oparcie oddechowe to jest coś, co jest z nami na okrągło. Natomiast kiedy śpiewamy, oczywiście robimy w to, używamy oparcia oddechowego w o wiele bardziej zaawansowany sposób. I dlatego musimy poświęcić trochę czasu na to, żeby o tym oddychaniu pomyśleć. Teraz będziemy je ćwiczyć. I dzięki temu, mam nadzieję, później będzie Wam już o wiele łatwiej przełożyć oddech na śpiew. Oczywiście położenie ręki pod mostkiem to nie jedyny sposób na sprawdzenie tego ruchu oddechowego, o który nam chodzi, na to, żeby się zorientować, jak to wszystko działa. Poświęćcie teraz chwilę na to, żeby zaobserwować wasz oddech. Pooddychajmy teraz. Wdech nosem, wydech ustami. Spróbujcie się teraz zastanowić, co się działo w waszych ciałach. Czy ramiona się uniosły? Czy szyja się napięła? Czy mięśnie karku były napięte? Czy musieliście poruszyć głową do tego oddechu? Co się działo z brzuchem? Jeszcze raz. Weźcie wdech i popatrzcie, co się z wami dzieje, kiedy oddychacie. Teraz możemy zrobić kolejne ćwiczenie, które pomoże Wam zdiagnozować ten oddech, jaki on jest, co się dzieje w ciele. Połóżcie jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu i zacznijmy oddychać bardzo powoli. Czy podczas tego ćwiczenia ruszała się ręka na Twojej klatce piersiowej, czy ta na Twoim brzuchu? A może ruszały się obie? Sprawdź jeszcze raz. Prawidłowa odpowiedź to obie ręce się ruszały, ale nie w ten sam sposób. Pierwsza powinna poruszyć się ręka na brzuchu. A jako druga ręka na klatce piersiowej. Ale ta, która porusza się na brzuchu, ma ten ruch większy. Tak? Czyli moje powietrze idzie w pierwszej kolejności do niższej partii mojego ciała, a później dopiero czuję ten ruch w klatce piersiowej. To jest tak samo jak z nalewaniem wody do butelki. Tak? Jeżeli podstawimy butelkę pod kran i nalewamy wodę, to woda najpierw oczywiście znajdzie się na dole naczynia. Jeżeli jest odwrotnie, to coś jest nie w porządku, bo wyobraźcie sobie, że nalewacie wodę do butelki, ona zapełnia się od góry, podczas kiedy dolna część pozostaje pusta. Tak? No, nie ma to za bardzo sensu. I tak samo jest też z naszym oddychaniem. Niestety większość z nas oddycha płytko. Mamy tak zwany wdech szczytowy. Rusza się tylko klatka piersiowa, napełniają się tylko nasze płuca tak w bardzo niewielkiej części i przez to funkcjonujemy na pewnym poziomie niedotlenienia. To jest jakbyśmy cały czas brali ten wdech za mały. Więc jeżeli teraz zaczniecie oddychać prawidłowo, a wcześniej mieliście ten wdech zbyt płytki, to podczas tych ćwiczeń może zakręcić Wam się w głowie, natomiast
nie dzieje się nic złego, tak? Po prostu wow, fajnie, zaczynacie oddychać pełną piersią i o to właśnie chodzi. Wróćmy do naszego ćwiczenia i teraz jeżeli u kogoś z Was ten wdech niestety jest tylko w górnej części, rusza się tylko ręka na klatce piersiowej, to możemy sobie pomóc taką wizualizacją. Chciałabym, żebyście biorąc wdech, rozszerzali ręce i robiąc wydech, zabierali je z powrotem do siebie. Zróbmy tak kilka razy. Pewnie część z Was czuje już, że ten wdech zaczyna być głębszy. Że on już zaczyna być bardziej komfortowy. Jeżeli nie, spróbujcie jeszcze raz. Teraz oddychałam naprzemiennie, robiłam wdech nosem, później ustami. Możecie też tak robić, jeżeli z jakichś przyczyn jest Wam też łatwiej na początku brać ten głęboki wdech ustami, to róbcie w ten sposób, dlatego że śpiewając i tak zawsze bierzemy wdech ustami, nigdy nosem. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Teraz połóżcie obie ręce w miejscu, w którym kończą się Wasze żebra. Tak, na brzuchu, trochę bardziej po boku. Weźcie wdech. I wydech. Spróbujcie zrobić takie jak ja. Wdech dynamiczny, zatrzymujemy na chwilę i dopiero wydech. To ćwiczenie robimy już ustami. No i co działo się z żebrami? One się rozchodziły. Żebra podczas wdechu szły na boki, zatrzymywały się i podczas wydechu zostawały jak najdłużej w tym samym miejscu. I to nazywamy oparciem oddechowym. Oparcie oddechowe jest wtedy, kiedy ja nie pozwalam od razu mojemu powietrzu, żeby sobie naturalnie ze mnie wyleciało. Kiedy chcę je powstrzymać i zamienić na mowę, fajną, dźwięczną, głośną mowę lub na śpiew. Ten ruch żeber na boki, uwierzcie mi, jest dla Was w tym momencie najważniejszy, jeżeli chcecie naprawdę fajnie śpiewać. Połóżcie ręce na brzuchu i głęboki wdech. Postarajcie się cały czas trzymać wyprostowaną postawę. A teraz spróbujcie specjalnie się zgarbić i porównajcie, jak Wam się oddycha. Ja czuję, że moje ciało jest ściśnięte, że mam problem z tym, żeby wziąć taki sam wdech, zupełnie inaczej zaczyna pracować. I dlatego właśnie to jest takie ważne. Mam nadzieję, że już teraz poczuliście pracę mięśni. Może część z Was już o tym wiedziała i potrafi to zastosować. Może dla części z Was jest to zupełnie nowy sposób oddychania. Niezależnie od tego, te ćwiczenia warto robić na każdym etapie swojej nauki śpiewu. Ja te ćwiczenia robię niemalże codziennie. I
teraz, kiedy mamy za sobą już cały ten wstęp, wiemy, jaką mamy mieć pozycję ciała, czujemy ten głęboki wdech dokładnie w tym miejscu, w którym on powinien być, spróbujemy świadomie zwolnić tę fazę wydechową. Zwolnić fazę wydechową, czyli wydychać powietrze dokładnie w takiej ilości, w jakiej będziemy mieć za zadanie. I teraz pierwsze zadanie polega na tym, że będziemy brali wdech licząc do dwóch, wdech nosem. To jest trudniejsza wersja. Jeżeli z jakichś przyczyn będzie Wam trudno utrzymać ten wdech nosem, to nabierajcie ustami, ale wersja trudniejsza. Bierzemy wdech nosem licząc do dwóch i wydychamy licząc do sześciu. Uwaga, zaczynamy. Jeżeli trudno było Ci złapać rytm tego ćwiczenia, zrób pauzę, przewiń i zrób jeszcze raz. Jeżeli wszystko było ok, przechodzimy dalej. Wersja jeszcze trudniejsza. Wdech do dwóch, wydech do ośmiu. Zaczynamy. Postarajcie się, żeby Wasz wydech był w miarę równy, żeby było tyle samo powietrza na początku, jak i na końcu i żeby ono nie zaczęło falować. Jeżeli robicie to ćwiczenie i słyszycie coś takiego, to zróbcie krótszy wydech, ale starajcie się, żeby on był w miarę jednostajny. To właśnie jest klucz dobrego śpiewania, czyli odpowiednie zarządzanie wydechem. Jeżeli do tej pory jest łatwo, dajecie sobie radę, to przejdziemy do wersji najtrudniejszej, wdech do dwóch i wydech do dziesięciu. Zaczynamy. No i jak było? Teraz możemy sobie utrudnić zadanie i robić dłuższy wdech niż poprzedni. Policzmy do czterech, biorąc wdech i wydychajmy licząc do ośmiu. Zaczynamy. Pewnie zauważyliście, że najtrudniejsze było wdychanie powietrza licząc do czterech, że ten wydech wcale już nie był taki trudny, a przynajmniej po tym poprzednim ćwiczeniu, tylko nie nabranie całego powietrza natychmiast, więc postarajcie się brać ten wdech bardzo, bardzo powoli, powstrzymywać ten odruch, który mówi Wam
o, że tak chcecie nabrać powietrza. To jest oczywiście bardzo dobre, natomiast w tym ćwiczeniu świadomie bawimy się naszym oddechem, więc ważniejsze jest to, żeby doliczyć się do tych czterech faktycznie robiąc wdech, niż żeby od razu szybko nabrać powietrza. Zróbmy jeszcze raz. Wdech do czterech, ale tym razem wydech do 10. Zaczynamy. Super. I teraz wróćmy do krótkiego wdechu, bo krótki wdech to jest dokładnie to, co jest nam najbardziej potrzebne, kiedy śpiewamy. Czyli robimy wdech do nie do czterech, nie do dwóch, ale do jednego i wydychamy do 6. Spróbujmy. Oczywiście to było tylko przykładowe ćwiczenie. Możecie tutaj eksperymentować z wariantami, sprawdzać, jaki najkrótszy wdech umożliwia Wam zrobienie najdłuższego wydechu, jaki potraficie. Pobawcie się z tym. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby nauczyć się świadomie oddychać, bo wtedy nie zabraknie Wam powietrza podczas śpiewania nagle, nie wiadomo dlaczego, bo Wy będziecie panami i paniami swojego oddechu, a nie oddech będzie zarządzał tym, jak długą frazę możecie wyśpiewać. I tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli na tym etapie z jakichś przyczyn trudno Wam ocenić, czy robicie te ćwiczenia dobrze, prawidłowo, nieprawidłowo, czy Wasz wdech jest na pewno odpowiednio głęboki, to nie przejmujcie się. Nikt na początku nie jest mistrzem ani mistrzynią oparcia oddechowego. To przychodzi z czasem, ćwiczymy to całe życie, jeżeli śpiewamy. Każde ćwiczenie wokalne jest też ćwiczeniem oddechowym, więc Wasza wydolność oddechowa będzie się zwiększać z każdym treningiem wokalnym. Jeżeli chcielibyście się zorientować, czy na pewno dobrze oddychacie, to możecie się położyć. Położyć się na podłodze, na plecach, położyć sobie na przykład ciężką książkę na brzuchu i obserwować, czy ona się porusza, kiedy oddychacie. Jeżeli książka będzie się poruszała, a przy tym Wasza klatka piersiowa będzie spokojna, tak, nie będzie się pompować, ani też Wasze ramiona nie będą się unosić i na przykład nie będziecie się jakoś odpychać od podłogi łopatkami, no to prawdopodobnie dobrze oddychacie. Jeżeli macie problem z tym, żeby uzyskać takie przekonanie, takie przeczucie, poczucie, że dobrze oddychacie, siedząc czy stojąc, to róbcie te ćwiczenia należąco, a kiedy poczujecie się pewnie, wstańcie i spróbujcie odtworzyć pracę mięśni, która była w trakcie, kiedy leżeliście na podłodze z książką, z obciążeniem. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli wybierzecie siedzenie bądź leżenie i ćwiczenie oddechu, to później nie wstawajcie zbyt szybko, bo tak jak mówiłam, może się Wam zakręcić w głowie, a to będzie naprawdę nieprzyjemne. I też istotne jest, że wszystkie te ćwiczenia, które robimy, one nie tylko mogą sprawić, że będziecie lepiej śpiewać, ale też, że będziecie się czuć lepiej. Dlatego, że głęboki, świadomy oddech jest bardzo ważny dla naszej głowy. Jeżeli się stresujecie, jeżeli jest przed Wami jakieś wyzwanie, z którym boicie się, że będzie Wam trudno sobie poradzić, róbcie ćwiczenia oddechowe i podziękuję Wam za to i Wasz głos, i Wasza psychika. Dzięki, że byliście ze mną w pierwszej części. W drugiej części zrobimy więcej ćwiczeń oddechowych, żeby jeszcze lepiej poczuć, o co dokładnie chodzi z tym oddechem. Do zobaczenia!